Analiza jazdy bądź treningu na komputerku Brighton Rider 530 oraz w programie Brighton Active. Najpierw komputerek. Przechodzimy do historii. Zobacz. Ostatnia jazda zapisana. 40 km. Chwileczkę musi potrwać wczytywanie, bo naprawdę jest sporo danych do analizy. I mamy podsumowanie, szczegóły, okrążenie, analiza i stwórz ślad. W podsumowaniu ślad trasy, którą nam komputerek zapisał. Czas jazdy, dystans. Średnia prędkość, zdobyta wysokość, data i godzina. W szczegółach czas, dystans, prędkość, wysokość, tętno, kadencja, kalorie, temperatura i moc. Wszystko oczywiście rozbite jeszcze na dodatkowe dane. Okrążenie to jest puste akurat. Natomiast jakbym robił powtórki okrążeń, no to wtedy można sobie je wszystkie porównywać ze sobą, analizować. A jeśli chodzi o analizę, wykres graficzny wysokości oraz dane zdobyta i stracona wysokość. To samo mamy na prędkości. Tętna. Kadencja i moc. No i w opcji stwórz ślad możemy sobie tą jazdę, trasę, którą żeśmy przejechali, możemy sobie zapisać do ponownego odtworzenia, jeśli chcemy ją sobie zapamiętać na przykład. To tyle jeśli chodzi o komputerek. Będzie z ręki łatwiej może. A jeśli chodzi o program Brighton Active, to też ta sama jazda, 40 km. Wybieramy i mamy ślad, jaki został zapisany. Możemy sobie na mapach go obejrzeć. Wykres z wysokością, prędkością, kadencją, tętnem i mocą. Wszystkie dane w każdym punkcie elegancko zapisane. Dwa wykresy kołowe graficzne, tętna. Można je analizować w MHR lub w LTHR. Oraz moc, map bądź FTP. I tu mamy dodatkowo też wszystkie dane. Data, godzina, czas netto jazdy, czas brutto, łączny czas podjazdów, łączny czas zjazdów, dystans, całkowity dystans na podjazdach, dystans na zjazdach, prędkość, wysokość. Nachylenie, tętno z podziałem na strefy i też MHR, LTHR. Kadencja, średnia maksymalna, średnia na podjazdach, średnia na zjazdach. Kalorie, temperatura, moc, znowu moc danych. Też z podziałem na strefy, map lub FTP. No i to okrążenie, które gdybym robił powtórki okrążeń, to wtedy można ze sobą je porównywać. Że jak widzicie, zarówno z poziomu komputerka, jak i aplikacji, jak i programu, można sobie bawić się tymi cyferkami dla tych, co lubią porównywać, sprawdzać, analizować. Jest tego tu sporo.